Piątek 15 marca rozpoczął się w Wiślańskiej Bibliotece drugi polsko-czeski festiwal podróżniczo-muzyczny Czekając na wiosnę. Która to już edycja? W Wiśle druga, natomiast od wielu lat ten festiwal odbywa się w Ostrawie. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Folk w Ostrawie. To co się stało, że przywędrował do Wisły? Państwo Krystyna i Jacek Nawrotcy z Wisły często uczestniczyli w tym festiwalu i w zeszłym roku przenieśli ideę do nas. Odbyła się pierwsza edycja, była tak udana, że zachęciło nas to do zorganizowania kolejnego festiwalu, tym razem już dwudniowego. Zazwyczaj te spotkania podróżnicze jednak przyciągają. No tak, no wszyscy jesteśmy ciekawi świata, mamy w taką w sobie pasję poznawania i wydaje się, że to jest interesujące. Część prelegentów pochodzi z naszych stron, ze Śląska Cieszyńskiego, z Żywiecczyzny, ze Śląska Górnego, więc tym bardziej chcemy wysłuchać swoich, którzy gdzieś pojechali. No a nasi partnerzy z czeskiej strony to są ludzie z Zaolzia, więc jak najbardziej również. Czym się kierowaliście, dobierając tych prelegentów? No właśnie, żeby ten przekrój był szeroki. Staraliśmy się tak dobrać tematykę, żeby każdy mógł odnaleźć coś dla siebie, bo jedni będą bardziej zainteresowani spływami kajakowymi, a inni właśnie wspinaczką na lodowe szczyty, na Himalaje czy w Patagonii. I każdy coś znajdzie dla siebie u nas przez te dwa dni. Pierwszego dnia prelegenci zabrali uczestników festiwalu na górskie i kosmiczne szlaki. O szybowcach opowiedział Sebastian Kawa, mistrz świata w konkurencjach szybowcowych. Wspomniano również o jaskiniach w Beskidach. Odkryliśmy prawie 200 jaskiń, z czego dwie największe jaskinie obecnie w polskich Karpatach Fliszowych, jaskinię Wiślańską, która ma prawie 2300 metrów i jaskinię Miecharską, ponad 1800 metrów. Dziś 16 marca, drugi dzień festiwalu. Co przed nami? Przede wszystkim spływy kajakowe przez Laos i przez Kanadę. Natomiast ze zdobywcą wulkanów, Grzegorzem Gawlikiem, będziemy zwiedzać te najbardziej niebezpieczne góry świata. Ogniste szczyty wręcz bym powiedziała, dymiące i ziejące ogniem niczym smoki, który realizuje plan 100 wulkanów. Także jest to bardzo ciekawy projekt i też pierwszy raz będzie w ogóle na Śląsku Cieszyńskim prezentowany. No a gwiazdą festiwalu, gościem chyba najbardziej oczekiwanym, będzie wybitny polski himalaista Ryszard Pawłowski. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.